W podmiejskich krzewach kryją się dwa podobne do siebie ptaki – wróbel domowy i mazurek. Dzięki swojej szaro-brązowej barwie doskonale kamuflują się wśród gałęzi krzewów. Wróbla znamy wszyscy, ale czy wiemy, jak odróżnić go od mazurka? Wróbel jest nieco większy od mazurka. Mazurek oraz samiec wróbla mają brązowy grzbiet z czarnymi kreskami. Charakterystyczną cechą mazurka jest biały policzek z czarną plamą po środku. Na szyi ma też białą obrożę, która jakby nie dopina się z tyłu głowy. W szacie godowej samiec wróbla ma szary policzek bez plamy. Często też ma jasną brew nad okiem. Mazurek ma brązową czapeczkę, a u wróbla brązowa czapeczka przycięta jest przez środek szarym pasem biegnącym od dzioba do pleców. Mazurek pod dziobem ma czarną, niewielką plamę, natomiast wróbel ma przeważnie tę plamę większą, rozciągającą się na pierś. Samiczka mazurka wygląda identycznie jak samiec. Natomiast samica wróbla jest szara, obarwiona bardziej jednolicie. Wróble i mazurki żyją w sąsiedztwie człowieka, dając znać o swojej obecności donośnym ćwierkaniem. Jednak człowiek najczęściej nie zauważa. Ptaki te żyją w stadkach. Żywią się głównie ziarnami i owadami. Zamieszkują tereny podmiejskie i działki rekreacyjne. Budują gniazda w szczelinach budynków i pod dachówkami. Gniazdo z traw wyściełają puchem. Niestety, z roku na rok w naszym kraju ubywa tych sympatycznych ptaszków. Nowe budynki oraz budynki poddane remontom nie oferują wróblom i mazurkom skrytek na gniazda. Wróble i mazurki padają też często ofiarami drapieżników, m.in. wolno żyjących kotów. Aby zwrócić uwagę na zmniejszającą się liczebność wróbli w naszym otoczeniu, 20 marca obchodzimy Światowy Dzień Wróbla. Na obserwację wróbli i mazurków warto zabrać lornetkę, aby łatwiej wypatrzeć się wśród krzewów i w koronach drzew. Obserwując ptaki, zachowajmy ciszę. Pamiętajmy, że wróble i mazurki objęte są w Polsce ścisłą ochroną i nie wolno ich płoszyć.